kochani. Ciąg dalszy cyklu tematu, jak to jest naprawdę z tymi kobietami. Chcę ciebie, młody człowieku, poinformować, że kobieta też jest człowiekiem, czyli że kobieta myśli. Kobieta może nie zawsze mówi, co myśli, mówi bardzo dużo, ale rzadko kiedy mówi, co myśli. To znaczy, od kobiety i tak nigdy się nie dowiesz, co ona naprawdę myśli. Nie licz na to. Nawet w czasie rozwodu też się nie dowiesz, co ona naprawdę myśli. Może takie 2 czy 3 momenty w życiu będą, kiedy się dowiesz częściowo, co myślała, ale nigdy nie dowiesz się, jaka ona naprawdę jest. I dlatego informuję cię. Gdy wchodzisz w związek z kobietą i kochasz ją nad życie, to przyjmij po prostu, że ona taka jest, jaką ją kochasz. Po prostu przyjmij. To jest najlepsze, najprostsze rozwiązanie. Jest maleńka szansa, że ona będzie gotowa dostosować się do twojego wyobrażenia i czasami się zachowywać tak, jak ty lubisz. Jest taka szansa. Ale nie licz na to, że kiedykolwiek poznasz duszę kobiety. To nie jest możliwe. Nikomu się nie udało, żeby poznać duszę kobiety, to potrzeba by średnio 400-500 lat studiować tę duszę. Ale to nie jest możliwe, ponieważ pierwsze, człowiek tak długo nie żyje, a po drugie, w tym czasie, kiedy ty byś studiował duszę kobiety, to ona by się też rozwijała. Czyli dystans między wami i tak zawsze będzie rósł. Przyjmij, że to jest po prostu normalne. I nie staraj się nigdy zrozumieć kobiety. Ona ci za każdym razem będzie wyjaśniać, że ty mnie nie rozumiesz. Nie, że bym tak bardzo chciała, żebyś mnie zrozumiał. Bym chciała, żebyś ty pojął to, co ja myślę, ale i tak nigdy ci nie powie tego, co myśli. Ona ci powie wszystko, co myśli jej koleżanka. Ona ci powie wszystko, co myśli twoja mamusia. Ona ci powie wszystko, co myśli twoja kochanka. Ale ona ci nigdy nie powie, co ona sama myśli. Dlatego, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegokolwiek o twojej kobiecie, to nie od niej. Najlepiej od jej najlepszej przyjaciółki. Wprawdzie w ten sposób straci przyjaciółkę. A ty zyskasz wiedzę, z którą nie będziesz wiedział, co zrobić. Dlatego, kochany, proponuję ci, po co dostałeś od natury przepiękną umiejętność kochania swojej kobiety, żebyś ją kochał, podziwiał, szanował, hołubił, wielbił, ale nie po to, żebyś ją poznawał. Kobieta to nie jest silnik górnozaworowy, ani superheterodyna. Kobieta to nie jest skrzynia automatyczna. Tego się nie poznaje, to się kocha. Rozumiesz? No. Jak zrozumiesz, to będziesz szczęśliwy. A jak nie zrozumiesz, tak samo masz taką samą szansę.